Witajcie, witajcie kochani bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu o zielonej żywności. Dziś chciałam z Wami porozmawiać o soku z trawy jęczmiennej, czyli tak zwanym jęczmieniu i o badaniach nad jęczmieniem. Sok z jęczmienia to jest potężny wzmacniacz odporności, który zawiera bardzo silne antyutleniacze, przeciwutleniacze. Jednym z tych przeciwutleniaczy jest alfa-tokoferol, który może być odpowiedzialny za działanie przeciwnowotworowe. Choć jego mechanizm nie jest do końca poznany, to badania laboratoryjne wskazują, że wydaje się hamować kilka typów nowotworów, w tym białaczki, nowotworu mózgu i raka prostaty. Badanie, które zostało przeprowadzone na komórkach rakowych białaczki, leczenie zostało wykonane na odwodnionym ekstrakcie z młodej trawy jęczmiennej. Pokazało, że zginęły one niemal całkowicie. W kolejnym badaniu ekstrakt hamował wzrost trzech typów komórek raka prostaty nawet w 100%. Sok z jęczmienia jest jednym z największych naturalnych źródeł enzymu dysmutazy ponadtlenkowej, czyli superenzymu, który niszczy szkodliwe wolne rodniki. Większość dostępnych na rynku jest wyciągiem z wątroby bydła. Sok z jęczmienia zawiera również DIGI i P4D1, które sprawiają, że sok staje się jeszcze bardziej skuteczny. Nie wszystkie produkty jęczmienne, mielone siano jęczmienne lub suszona trawa zawierają to. Istnieje on tylko w przypadku, kiedy sok podawany jest w specjalnej obróbce cieplnej, czyli suszony jest w maksymalnej temperaturze 31 stopni, aby zachował żywe enzymy. Nasz jęczmień nie zawiera żadnych domieszek, jest czystym, naturalnym produktem. Rośliny są, sok, może tak, jęczmień, który rośnie do 20 cm, jest ścinany, jest wyciskany z niego sok i dehydrowany, czyli w takiej postaci idzie do sprzedaży, czyli w formie suszu. Więc możemy go sobie z wodą zrobić szejka i wytrzyma on po prostu dłużej. Kochani, jeszcze jest jedna rzecz, że ekstrakt z jęczmienia jest bardzo bogatym źródłem chlorofilu. Chlorofil poprawia pracę serca, wpływa korzystnie na układ naczyniowy, jelita, płuca. Chlorofil zapewnia nam ochronę przed zagrożeniami spowodowanymi przez promieniowanie UV oraz rentgenowskie. Eksperymenty w 1950 roku wykazały promieniowanie RTG, któremu podano świnki morskie, zostało unieszkodliwione natychmiast po dodaniu do jedzenia większe ilości chlorofilu. Zwierzęta całkowicie odzyskały zdrowie. A więc kochani, zielona żywność, a detoksykacja. Może o detoksykacji ogólnie. Nasz organizm jest zaprogramowany w taki sposób, aby oczyszczać się na bieżąco. Służą do tego przede wszystkim wątroba, nerki, układ limfatyczny i trawienny, skóra i płuca. W świecie bez chemikaliów
za to ze zdrową żywnością i z dostateczną ilością ruchu do wydalania obciążających substancji wystarczyłby nam w zupełności, wyżej wymienione narządy. We współczesnym świecie, pełnym sztucznie niestety wytworzonych substancji chemicznych, organizm człowieka jest w takiej samej sytuacji, jakbyśmy mieli z jedną zmywarką, o tak, i jedną pralką rozwiązać problem brudnej bielizny i brudnych naczyń. Nie tylko w naszym domu, ale też u kilku rodzin w okolicy. Kochani, narządy nie radzą sobie z detoksykacją, a obciążające substancje gromadzą się w ciele i powodują różne dolegliwości. Dlatego wspieranie zdrowia i funkcjonowania narządów detoksyfikacyjnych oraz poszukiwanie sposobów, jak pomóc im w przetwarzaniu i wydalaniu szkodliwych substancji ma naprawdę wielki sens. Zielona żywność, a narządy detoksykacyjne, jęczmień i chlorella wspomagają detoksykację na wielu poziomach. Na poziomie komórkowym przede wszystkim odżywiają, a tym samym wspierają czynność i regenerację wszystkich wspomnianych wyżej narządów, kluczowych dla bieżącego oczyszczania organizmu. Nasza wątroba musi spełnić setki czynności. To jest niewyobrażalne, to jest nasze laboratorium chemiczne. Obowiązuje bowiem zasada, że tylko dobrze odżywiona komórka może dobrze pełnić swoją funkcję. Bogactwo często esencjonalnych substancji zawartych w zielonej żywności zapewnia wysokiej jakości odżywianie na poziomie komórek, a to z kolei skutkuje dobrą czynnością tkanek, narządów, które są zbudowane właśnie z komórek. Oprócz dobrego odżywiania, zielona żywność zapewnia nam ochronę przed działaniem wolnych rodników, poprawia ich zaopatrzenie w tlen poprzez wspieranie procesów krwiotwórczych. Udrożnienie naczyń na poziomie komórkowym pomaga uwalniać i odprowadzać obciążające nas substancje. Bardzo ważne jest także wsparcie regeneracji już uszkodzonych narządów. Nasz jęczmień i chlorella działają korzystnie również w przypadku pogorszonej czynności nerek. Nerki to nasz filtr organizmu. I wątroby, przyczyniając się, o wątrobie wspomniałam, laboratorium chemiczne, przyczyniając się też często do wyraźnej poprawy ich ogólnego stanu. Dobrze odżywione i zdrowe narządy detoksykacyjne lepiej pełnią swoją funkcję. Lepiej radzą sobie także ze zwiększonym obciążeniem chemicznym. Chlorella a detoksykacja. Chlorella bernoidoza sorokiniana, bo o takiej mowa, mówiąc bez przesady, słynie w świecie ze swojej zdolności łagodnej i skutecznej detoksykacji naszego ciała. Jest wykorzystywana w kierowanych przez lekarzy procedurach detoksykacyjnych, na przykład usuwania z organizmu nagromadzonej w nim rtęci. Wspomniałam w poprzednim odcinku o plombach, na przykład amalgamatowych, ale nie tylko rtęci, jest także w rybach i tak dalej. W
tym też do oczyszczania tkanki nerwowej, również w ramach medycyny holistycznej. Duże znaczenie ma błona chlorelli, która w jelitach mocno wiąże ze sobą różne typy szkodliwych substancji. Taki sam efekt ma też zawarty w błonie naszego jelita. Ja chciałam też tutaj dodać, że jeżeli prowadzimy w trakcie naszej detoksykacji, czyli używania soku z trawy jęczmiennej i chlorelli, terapię na pasożyty, to właśnie nasza chlorella paranoidosa sorokiniana ma tę właściwość wiązania, jak to się mówi, i wyprowadzania tych trupów z organizmu. Czyli no inaczej nie możemy nazwać nieżywych pasożytów naszych pasażerów na KP, bo niestety, jeżeli mamy pasożyty, to kochani, myjemy ochłapy, one są sprytniejsze i szybsze. I żebyśmy, nie wiem, jak zdrową żywność kupowali, niestety nie uda nam się, że tak powiem, dożywić, ponieważ nasi pasażerowie na gapę, czyli pasożyty, grzyby i tak dalej, zrobią to za nas. A więc substancje z chlorelli wspomagają detoksykację na poziomie komórek i następnie odprowadzają obciążające substancje na zewnątrz organizmu, głównie skałem i moczem. Na poziomie komórkowym w procesach detoksykacyjnych biorą udział na przykład chlorofil, fitochelatyny i wiele innych substancji. Chlorella wywołuje także proces tworzenia melatoniny w wątrobie, substancji o zasadniczym znaczeniu w przypadku zanieczyszczenia i zatrucia metalami ciężkimi. Dużą zaletą chlorelli jest fakt, że mocno wiąże ze sobą szkodliwe substancje, zapobiegając ponownemu zanieczyszczeniu organizmu. Więc jeżeli to na bieżąco czyścimy, to już się te metale nie tylko nie przyklejają, tylko jeżeli dostają się żywnością czy z czymś, to opuszczają stosunkowo szybko. Dlatego, kochani, zaleca się dodanie do przypraw i ziół przeznaczonych do detoksyfikacji, które uwalniają nagromadzone substancje z tkanek, ale nie mają dostatecznych zdolności wiązania i ich odprowadzania. Czyli dlatego to te ziołowe substancje my używamy z Anią Sanarisu albo Sanakor. Ja osobiście używam Sanaris. Na festiwalu, który będzie 7-8 października, przyjedzie człowiek, który sam ma zioła też na pasożyty. W takich słoiczkach 10 dni, tydzień przerwy, 10 dni jeszcze nie próbowałam, ale kupiłam i będę chciała wypróbować, bo dotąd stosowałam Sanaris, który można kupić na Allegro. I trzeba koniecznie razem. Niektórzy ludzie robią sobie terapię na pasożyty, ale nie ma kto wyprowadzić tych trupów. I później one się otorpiają. Lekarze diagnozują jako guz. A po wycięciu takiego guza przecinają, a to po prostu otorpiony pasożyt. A więc, tak jak powiedziałam, dużą zaletą jest ten fakt, że mocno wiąże ze sobą te szkodliwe substancje i zapobiega właśnie ponownemu zanieczyszczaniu organizmu. To tak jakby mieć ciągle złoty odkurzacz w środku, tak mi się to skojarzyło. Zgodnie z wynikami badań, chlorella jest w stanie związać ze sobą i odprowadzić rtęć, kadm, ołów, arsen, toksyny bakteryjne, dioksyny, ale i różne inne insektycydy.
ze względu na zbadane już procesy i znane substancje chlorelli, można spodziewać się wpływu na wiele innych niebezpiecznych pierwiastków i substancji w rejonach występowania większego promieniowania. Chlorella jest także wykorzystana w znacznej ilości z powodu swojej zdolności odprowadzenia radioaktywnych substancji z organizmu. To jest to, co siedzimy przy telefonach, komputerach i nie tylko, ale chociażby to. Więc używając chlorelli mamy na bieżąco uwalniane te substancje z naszego organizmu radioaktywne. Duże zainteresowanie także wzbudziły badania kliniczne z udziałem kobiet w ciąży i karmiącej. Wyniki tych badań dowiodły wyraźnie mniejszego przenikania chemikaliów przez łożysko i mleko matki do organizmu dziecka. Chlorella jednocześnie odprowadziła niebezpieczne substancje z organizmu matki skałę. Chlorella w detoksykacji działa kompleksowo i jest w tym procesie naprawdę niezwyciężona. Aby jednak mogła dobrze działać, sama musi być czysta, wysokiej jakości, odpowiednio dawkowana. A więc tak jak powiedziałam, nasza Chlorella paranoidosa sorginiana jest to jedyna firma w świecie, która ma tak czystą chlorellę i ta jej odmiana właśnie ma cudną tę właściwość wiązania i wyprowadzania z organizmu. Jęczmień także bywa w związku z detoksykacją wymieniany rzadziej, ale on też w tym zakresie ma duże znaczenie. A więc kochani, używajmy tych naszych kochanych zielonek, oczyszczajmy się na bieżąco, detoksyfikujmy się. Właściwie powiedziałam, że że dwie rzeczy trzeba zrobić, żeby być zdrowym i żeby choroba nie powracała, ale tak naprawdę trzy z mojego punktu widzenia, jest moje prywatne zdanie, czyli trzeba organizm dożywić na poziomie komórkowym i to robi sok z trawy jęczmiennej i jednocześnie oczyścić. I to robi Chlorella paranoidosa sorginiana, o której mówiłam. I trzecią rzecz, którą dobrze jest robić, to dotrzeć do pierwotnej przyczyny powstania naszej dolegliwości. I kiedy już usuniemy pierwotną przyczynę, to niby skąd miałaby choroba do nas wrócić, czy jaka dolegliwość, prawda? To jest takie logiczne nawet. A więc dbajmy o siebie, oczyszczajmy. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie już przestać rano, bo to jest moje pierwsze, piję wodę z solą, czubką soli. Ona jest lekko ciepła, ta woda, żeby rano tam dostało się ciepło do naszego organizmu. I zaraz później jest shake. Ja piję chlorellę w proszku i sok w proszku. Ja po tych różnych doświadczeniach po prostu jest mi wygodniej. Czyli do shakera ja piję łyżkę od zupy soku z trawy jęczmiennej i taką dobrą, porządną łyżeczkę kopiatą chlorelli. I tak jest szejkuję i to jest jako drugie po tej wodzie i tak jest codziennie. A więc kochani, jeżeli chcecie, aby życie wasze wyglądało radośniej, zdrowie i czyściej, to detoksyfikujcie się. Ja wiem, że ludzie robią okresowe posty, to też jest potrzebne. Jednodniowe posty, jak najbardziej to jest potrzebne, żeby nasze narządy po prostu odpoczęły. Ale jeżeli robimy to na bieżąco, to nie zatykamy się. Po prostu na bieżąco przychodzi coś z wodą, powietrzem do naszego organizmu,
a nasze cudowne zielonki to wyprowadzają. Przyczyniają się naprawdę w dużej mierze i mamy przypadki uwolnienia od endometriozy, nadciśnienia. Mamy też przypadki chorób nowotworowych, wycofania. Mamy także pylicy w dużej części, łuszczycy, paradontozy, ja już o tym mówiłam, bo to taka była radosna po pół roku pewnej pani. Przestały się rozchwiewać, paradontoza to jest rozchwiewanie się zębów i po prostu wypadanie. I jest to smutna dolegliwość. A więc także jest w tym pomocne. A więc, kochani, jeżeli chcecie, abym ja została waszym doradcą, gratisowym doradcą, to zapraszam do zakupu soku z trawy jęczmiennej chlorelli poprzez link tłumacie kontakt do mnie na pasku. Jeżeli ja czegoś nie wiem, to mam dostęp do Ani, ponieważ bezpośrednio moim doradcą jest Ania, a Ani doradcą jest współwłaściciel firmy, a więc ja uczę się od najlepszych i jestem z tego dumna, szczęśliwa i staram się być tym pilnym uczniem. A więc kochani, na dzisiaj tyle o jęczmieniu, o chlorelli, o detoksyfikacji. Zapraszam na kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego. Pięknego dnia i dołączcie do Teamu Zosi Golis, a Team Zosi Golis jest częścią Teamu Ani Mazurczyk. Przytulam mocno i do następnego razu. Pa, pa.